Za 100 dni matura, więc jak mawiał poeta, poloneza czas zacząć. W południe na wrocławskim rynku licznie zebrani tegoroczni maturzyści dla innego poety, samego hrabiego Fredry, zatańczyli. Polonez niezwyczajny, bo noworoczny lub zwany polonezem dla Fredry, skomponowany przez Mariana Waśkiewicza. Dodatkowo obecna była orkiestra policyjna, która także przedstawiła swoje wykonanie. Każdy z tysiąca zebranych licealistów zatańczył z nadzieją, że ta trwająca od 14 lat tradycja, według przesądu, pomoże bez problemu zdać maturę. Hrabia bacznie się przyglądał, może na tegorocznych maturzystów ześle któryś ze swoich utworów. Cieszylibyście się, gdyby się jakiś utwór Fredry trafił na maturze? Tak, tak, bardzo. Bardzo. Może byłoby z uśmiechem. I tak też było podczas poloneza, oby również na maturze. Do egzaminu coraz bliżej. Czy to już czas na naukę? Trochę już tak, są przygotowania. Już za nami, część powtórek. Czy ten taniec pomógł? Będzie łatwiej zdać? Tak, na pewno taniec pomógł. Naprawdę, bez tańca byśmy możliwe, że nie zdali. Ale z nim taniec dla Fredry jest czymś naprawdę wyjątkowa tradycja. Bardzo się, że tutaj przyszedłem. Taniec czy nauka, a może i jedno, i drugie jest kluczem do sukcesu. To na pewno, ale także nastawienie. Pozytywna energia w nas jest. Dokładnie. Jakże przydatna na egzaminie. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia wszystkim tegorocznym maturzystom.